Mafia węglowa działa we wszystkich dziedzinach, można tak powiedzieć. Przede wszystkim jakby clou tej działalności jednak stanowi handel węglem. Oczywiście handel zupełnie nielegalny, handel niezgodny z prawem, handel niezgodny z zasadami, handel nieopodatkowany. Ale to nie tylko to. W zasadzie wszystkie transakcje zawierane na kopalni, transakcje handlowe, transakcje usługowe, obarczone są dużym bagażem korupcyjnym. Wydaje mi się, nie lubię używać jakichś populistycznych słów czy fajerwerków, ale wydaje mi się, że począwszy od bielizny dla górników, a skończywszy na potężnych kombajnach i na obudowach zmechanizowanych, wszystko jest obarczone korupcją i mafijnymi działaniami. Na czym to polega? Przede wszystkim, teraz nie mówię na temat handlu węgla, mówię na temat wszelkich innych wątków działalności korupcyjnej. Ceny zakupywanych towarów, kupowanych przez kopalnie towarów, sortymentów niezbędnych do funkcjonowania kopalni są zdecydowanie zawyżane. Nikomu nie zależy na tanich transakcjach, mimo że dobrych. Dlaczego są zawyżane? Dlatego, że ustalany jest procent nielegalnej prowizji, procent od wartości transakcji. I dlatego nikomu nie zależy na tanich zamówieniach, bo im wyższe zamówienie, tym wyższa kwota wracająca pod biurkiem do zamawiającego. Także tak jak powiedziałem, począwszy od bielizny, od górniczych majtek, a skończywszy na kombajnach, wszystko działa według tego z góry ustalonego mechanizmu. Po kopalniach krążyły niepisane, przestrzegane listy, z kim można handlować. Po prostu były to wskazania od grupy ludzi, która sterowała tym procederem, z kim można handlować, komu można sprzedawać, od kogo trzeba kupować, od kogo nie trzeba. Działało to z grubsza na tej zasadzie. Jednak cały czas twierdzę, wbrew może opiniom niektórych panów dziennikarzy, że cały ciężar mafijnych struktur i ciężar nielegalnego handlu w znacznej mierze najbardziej znamienny jest w handlu węglem. W handlu węglem. To jest sens korupcyjnych i mafijnych działalności. Z tego powodu, że wolumen produkcji węgla jest potężny. Są to miliony ton w skali górnictwa. I nawet jednostkowe, małe obciążenia czy narzuty nielegalne na tonę węgla powodują ekonomiczny i finansowy skutek potężny ze względu na wysoki wolumen produkcji i handlu. Według moich obserwacji, gdzieś w pierwszej połowie lat 90., od 94, 3, 4 roku, kopalnie zaczęły obrastać dziwną strukturą powiązań biznesowych i personalnych. Już od tamtych lat zaczęły się właśnie tworzyć spółki. Spółki, które nie wynikały, których powstanie absolutnie nie wynikało z potrzeb kopalń. W większości były one tworzone wyłącznie pod potrzeby konkretnych osób. Konkretnych osób. Te osoby to najczęściej górnicze VIP-y z nabytymi uprawnieniami emerytalnymi. Oni po prostu z uwagi na fakt, że emerytury naliczane wydawały się najprawdopodobniej za małe, lub z zupełnie innych powodów, bardziej prozaicznych, czyli z chęci zarobienia nielegalnych pieniędzy, stawali na czele takich spółek i w taki właśnie sposób rozpoczynała się ta działalność. Wy na pozór wszystko bywało w porządku. Były to spółki prawa handlowego, najczęściej spółki z o.o. Posiadały one rady nadzorcze, ale gdyby tak dokładnie przyjrzeć się ich działaniu, to naprawdę nie trzeba przesadnej wnikliwości, żeby dostrzec moment, w którym obciążają one kopalnie swoją działalnością.
świadomość, że prowadząc taką spółkę nie jest się narażony na stratę ani na możliwość plajty, bo straty i tak zostaną pokryte przez kopalnię, no powodowała coraz większą bezczelność osób zarządzających tymi spółkami, osób z rad nadzorczych, zarządów tych spółek. Ja twierdzę, że takich tacy prawdziwi baronowie, poza już pewnymi osobami ogólnie znanymi, ukrywają się. O nich się mówi mało. O nich się mówi mało. Najczęściej mówi się o pewnych przykładach, które albo z racji zatracenia jakiegokolwiek umiaru ujawniły się, że tak powiem, ze swoją działalnością i bezkarnością, ale najczęściej są to osoby z takiego średniego szczebla, ze szczebla spółek, zarządów spółek, które gdzieś po cichu w pewnym dobrze naoliwionym mechanizmie działają i tę działalność prowadzą. Osobiście znam taką jedną spółkę, która powstała w drugiej połowie lat 90. Jej zamierzeniem było sprzedaż węglem i, jak się wtedy mówiło dosyć szumnie, wykluczenie niezdrowego współdziałania między kopalniami. Bardzo szybko okazało się, że spółka powstała wyłącznie pod pewną osobę i ona jako pierwsza tą spółką zarządzała. Spółka przynosiła na samym początku potężne straty, ale była utrzymywana z powodów, o których wspomniałem wcześniej. Bodajże w roku chyba około 2000 prezesem spółki został pewien pan, którego znam, i od tego momentu spółka zaczęła przynosić zyski. No, od razu nasuwa się pytanie, jak to się stało, że jedna osoba potrafi zarządzać, druga nie. Otóż w tym samym momencie, kiedy ta osoba została prezesem zarządu, kopalnie otrzymały polecenia, aby zamówienia, które dotychczas lokowały bezpośrednio u producenta, zamówienia na wszelkiego rodzaju obudowy zmechanizowane, obudowy podatne, łuki podatne, którymi się zabudowało dziesiątki kilometrów chodników w kopalniach, czyli były to zamówienia niezwykle istotne i niezwykle ilościowo duże. Te elementy, kopalnie otrzymały polecenie, aby te elementy zamawiać przez tą nowo powstałą spółkę, przez tą spółkę. Czyli tak jak do tej pory zamawialiśmy na przykład w hutach te elementy, bo to potężne, ciężkie kawały żelaza, tak od tej pory zamówienia musiały być lokowane w spółce, o której mówię. Skala jest potężna. Ja może w celu zobrazowania podam pewien przykład. Ja byłem wiceprezesem najmniejszej w Polsce kopalni. Kopalnia ta rocznie drążyła chodników około 6-6,5 km chodników. Na każdy metr takiego, co metr ustawiało się taką obudowę. Oczywiście z racji tego, że kopalnia fedrowała w coraz trudniejszych warunkach, wymogi bezpieczeństwa nakazywały, aby tą obudowę zagęścić. Także nawet co pół metra były stawiane takie łuki. Czyli łatwo przeliczyć, 6,5 tysiąca metrów razy 2. Na każdy komplet wchodzą 3 elementy. Między tymi łukami była stosowana tak zwana wykładka, aby się nie obrywały skały z ociosów czy ze stropu i nie raniły górników. Czyli mówię to po to, żeby uzmysłowić, jaki to jest koszt i jakie potrzeby. Natomiast są kopalnie duże, które drążą 40 km chodników. Czyli jak się to zwielokrotnia. Do czego zmierzam? Do tej pory zamawialiśmy te elementy bezpośrednio w hutach, u producenta po korzystnych cenach i było to oparte na obopólnej korzyści. Od tego momentu zamówienia należało, polecenie przyszłość należało składać właśnie w tej spółce. Spółka, która w zasadzie nie do tego została stworzona.
i ona na każdy element dorzucała w tamtym czasie 80, a potem około 100 przeszło złotych marży na każdy element. Cała transakcja, czy cały mechanizm sprzedaży był, odbywał się po staremu. W dalszym ciągu z tej samej huty przychodziły elementy na kopalnię, natomiast faktura krążyła. Poprzez tą spółkę, która jedynie narzucała na nią swoją marżę. I no, w niedługim czasie zobaczyłem w telewizji uroczystości tutaj lokalne, w których pan prezes tej spółki odbierał wyróżnienie, tak zwaną gazelę biznesu, za to, że spółka takie zyski przynosi i że pan prezes tak prężnie działa. No, kto nie zna mechanizmu, nie wiedział, na czym polega, no to mógł przyklasnąć takiemu dobremu zarządzaniu spółką. Natomiast kto zna fakty, to wiedział doskonale, że za te wyróżnienia biznesowe, za te rzekome zyski spółki płacą najnormalniej kopalnie. A co za tym idzie? W końcu górnicy, no bo oni wypracowują ten zysk. Ta sama spółka, i tutaj już wchodzę w obszar tak jakby działalności tej spółki, który mogę w jakiś sposób udowodnić. Od mojej kopalni kupowała groszek. Groszek jest to asortyment węgla o odpowiednich wymiarach mniejszych. Ostatnio bardzo modny ze względu na fakt pojawienia się w sprzedaży już od kilku lat specjalnych piecy ekologicznych na groszek, opalanych właśnie tym sortymentem węgla, tak zwany groszek ekologiczny. I spółka ta zamawiała od mojej kopalni, w której pracowałem, no, dziesiątki tysięcy ton tego groszku. Zdarzało się, że potężne zamówienia, bo na przykład na 30 tysięcy ton, czy nawet więcej, były realizowane w sposób korupcjogenny. Na czym to polegało? Po prostu groszek wychodził od nas kopalni w klasie 24-25 tysięcy kilokalorii, natomiast faktura wystawiona na jego sprzedaż opiewała sortyment o 22-23 tysiące kilokalorii. Na fakturze była zaniżana wartość opałowa tego węgla. Dlatego, żeby spółka, kupując rzekomo węgiel gorszego gatunku, wykazywała, że go wzbogaciła. Wzbogaciła, uszlachetniła, czyli dosypała węgla lepszego, albo oczyściła go w takim stopniu, że kaloryczność jego podniosła się. Spółka nie robiła nic, mało tego, doszła do takiego, pan prezes tej spółki, do takiego stopnia bezczelności, że wielokrotnie dzwonił na kopalnię, żeby węgiel, który miał iść do niego, czyli do jego spółki, celem rzekomego uzdatniania i wzbogacenia, żeby wysyłać od razu do jego odbiorców. Czyli zdarzyło się tak, że wagonami węgiel był wożony bezpośrednio do odbiorcy, który składał zamówienie u tamtej spółki. Prosta przyczyna, ten węgiel, prosty powód, ten węgiel nie potrzebował wzbogacenia. Dlaczego tak mówię pewnie i bez strachu, że zostałem zaskarżony? Dlatego, że o ile, no bo tak naprawdę to węgiel został spalony. I w zasadzie corpus delicti nie istnieje, dowodu winy nie ma. Natomiast ja swojego czasu zainteresowałem tymi sprawami, nie mogąc już patrzeć na pewne przekręty na kopalni, zainteresowałem Najwyższą Izbę Kontroli tymi działaniami. I można powiedzieć, że Najwyższa Izba Kontroli chwyciła na gorącym uczynku ten proceder, czy chwyciła handlujących węglem na gorącym uczynku, po prostu sprawdziła i faktury, i próbki węgla z wagonów. I oczywiście potwierdziły się wszelkie moje przypuszczenia. Ja byłem pewien, tylko wszelkie moje uwagi na ten temat. Jedno jest pewne. Spółka bez kiwnięcia palcem zarabiała na jednej tonie węgla nawet 20 zł. Co jest naprawdę przy tej wielkości sprzedaży, co jest potężnym, nieopodatkowanym dochodem. Kto się dzielił tym dochodem?
Nie wiem. Mogę się tylko domyślać. Ile kopalń brało w tym udział? Mogę się również domyślać, bo żeby było ciekawe, jako kuriozalne, podam informację, jako kuriozalną, że radę nadzorczą tej spółki stanowili dyrektorzy kopalń, którzy ten węgiel tam wysyłali. Czyli rozumiecie Państwo, co to za metoda. Sprzedaż węgla na zasadzie zafałszowanych faktur, na zasadzie zaniżenia wartości energetycznej węgla. I jednocześnie kontrole nad tym panują te osoby, które ten węgiel właśnie wysyłają i dostarczają tej spółce. Takich przypadków było zdecydowanie więcej. Takich przypadków, szczególnie jeżeli chodzi o przewoźników, chociaż tak naprawdę to oni chyba byli jednocześnie i odbiorcami tego węgla. Po wynikach kontroli, którą przeprowadziła delegatura katowickiego NIK-u, no, dowiedziałem się dużo. O pewnych sprawach wiedziałem już wcześniej, dlatego gdyż swojego czasu usiłowano mnie zmusić do podpisania bilansu oraz sprawozdań finansowych za rok 2003. Wtedy już nie byłem prezesem, to było w 2004 roku, ale z racji tego, że w poprzednim roku jeszcze byłem, musiałem pewne proceduralnie podpisywać sprawozdania finansowe i bilans. Po zapoznaniu się z tymi sprawozdaniami po prostu włosy stanęły dęba na głowie, oczywiście nie podpisałem tego sprawozdania, co wywołało burzę na kopalni. To było jeszcze długo, długo przed zgłoszeniem przeze mnie pewnych spraw do Najwyższej Izby Kontroli. Dlaczego to mówię? No mówię to dlatego, że ja nie od razu pobiegłem widząc przekręty, jakby to nie nazwać, do Najwyższej Izby Kontroli, ale chciałem sprawę załatwić u właściciela i we własnym gronie. Znaczy we własnym gronie, po prostu u właściciela, żeby wyjaśnić, co się dzieje. Niestety, oczywiście złożyłem stosowne pisma, aby wziąć udział w walnym zgromadzeniu wspólników. Żeby wszystko szło po kolei, tak jak powinno iść. W sposób bezczelny pozbawiono mnie udziału, mimo że prawo mi zezwalało na taki krok. Uniemożliwiono mi wzięcie udziału w walnym zgromadzeniu wspólników i po prostu moje monity i moje uwagi nie zostały wysłuchane. Proceder jest powszechny w górnictwie. Proceder jest powszechny. Ja myślę, że ta jego powszechność jest również pewną przeszkodą w wykrywaniu tych oszustw. No ktoś powie, że niedorzecznie mówię, bo no jak coś jest powszechne i ogólne, to łatwo to widać. Niestety nie. Z własnych obserwacji wiem, że jeżeli coś nabierze tak potężnego rozmiaru i działa na tak potężnych obszarach, to staje się tak jakby normą i trudno to ogarnąć świadomością dla większości ludzi i stąd nie zauważają. No mówię, wielkich rzeczy często można być przy piramidzie i jej nie zauważyć, bo tak blisko będziemy tego, że całości jej nie zauważymy. I myślę, że panowie, którzy zarządzają w sposób przestępczy takimi spółkami, doskonale sobie zdają sprawę z tego mechanizmu i po prostu czują się bezkarni. W swojej naiwności na początku sądziłem, że w tym państwie, a taka na początku lat 2000, kiedy zostałem w 2000 roku wiceprezesem, dyrektorem kopalni, wydawało mi się, że będę mógł zrobić dużo na niwie, tak powiem, takiego prostowania ścieżek i takiego jakiegoś uczciwego zarządzania. Oczywiście bardzo szybko wybito mi to z głowy i bardzo szybko przekonałem się, znaczy to działa, absolutnie nie ma żadnych skrupułów. Panowie nie mają, i osoby, które z nimi nie współdziałają, są rugowane w sposób natychmiast. Ja mówię, że w tej, jeszcze może jako ciekawostkę, w tych działaniach, które,
które ja podjąłem, no, nie obyło się również bez dziwnego, tragicznego wypadku. No, zginął w niewyjaśnionych, można powiedzieć, okolicznościach, czy w dziwnych, może to będzie bardziej słowo właściwe, jeden z większych dłużników kopalni, którego kopalnia, nie tylko zresztą jego, hojnie sponsorowała prolongatą płatności, także zupełnie niezgodnie z prawdą i wbrew temu, co zarząd przedstawiał Radzie Nadzorczej, terminy płatności sięgały nawet 300 dni, podczas gdy cały czas przechwalano się, że windykację należności mamy w cyklu 24-30-dniowym, co było wynikiem faktycznym. Dopiero kontrola wykazała, jakie to było kłamstwo. A przecież zdajcie sobie Państwo sprawę, że przy takiej ilości sprzedaży odroczenie terminu płatności na rok prawie, no to jest czysty zysk. Te pieniądze można wrzucić na oprocentowanie, na inne sprawy. Oczywiście kopalnia nie naliczała też po znajomości karnych odsetek, które urosły do wielu milionów. No i ten pan, który był takim jednym z największych dłużników kopalni, no zginął w wypadku samochodowym w wieku 42 lat. Bardzo symptomatyczne i ciekawe wydało mi się spostrzeżenie panów kontrolerów NIK-u, którzy po zakończeniu kontroli, gdzie zaproszono mnie do delegatury, złożono mi gratulacje, no, jednocześnie zwracając uwagę, abym wieczorami nie wychodził z domu sam, ani zresztą z kimś, po prostu ostrzegano mnie, stwierdził krótko: niech pan nie myśli, panie Boroń, że to był jakiś przypadek. Dlaczego to wie? Bo spodobało mi się określenie, jakiego użył pan inspektor. Powiedział krótko: to są ruchy kadrowe w mafii. Ta śmierć jest ruchem kadrowym w mafii. Trochę mnie to przeraziło, ciarki mi po plecach przeszły, no ale no, fakt jest faktem, że człowiek zginął. Istnieją jeszcze inne metody, może troszkę bardziej subtelne, chociaż w końcu, gdy się pozna ten mechanizm, to okazują się bardzo ordynarne i chamskie, i bezczelne. Od lat na przykład, wbrew zaleceniu ministerstwa, które nakazuje spółkom prawa handlowego co 3 lata zmianę audytora, który sprawdza wyniki finansowe spółki, na kopalni mojej spółka audytorska dokonywała audytu od bodajże 9 czy 10 lat. Spółka ta przewija się bardzo często w kontekście górnictwa, a szczególnie tam, gdzie nastąpiły jakieś duże przekręty. I tak było przy tworzeniu kompanii węglowej, gdzie majątek kopalń wchodzących w skład nowo powstałej kompanii węglowej został wyceniony tak nisko, że spowodowało to tragiczne skutki. Umowa powstania spółki, kompania węglowa, zawierała zapis, że wierzytelności zakładów i kopalń, które będą wchodziły w skład kompanii węglowej, zostaną przejęte przez tą kompanię węglową i spłacone do wysokości wartości, wycenione wartości, jaką te zakłady i kopalnie posiadają. To dość skomplikowane.